Odkryj dobroczynną Łodz Ziół w nowej linii Bella Herbs. Unikalna formuła chłonności Magic Gel zapewni Ci uczucie świeżości i neutralizację intymnych zapachów. Poznaj nową linię podpasek i wkładek Bella Herbs. Bella Herbs. Inspirowana kobiecą naturą. Kort centralny na kolejne dwa mecze sesji, można powiedzieć, popołudniowej. Najpierw mecz Giulii GATTO-MONTICONE kontra Magdalena FRECH. Na ten mecz zapraszają Radosław Zieński, dzień dobry, oraz Wojciech Wiśniewski. Witam Państwa ponownie. Mecz Włoszki i Polki to, jak mówiłem wcześniej, mecz za chwilę, który się rozpocznie, a później starcie austriacko-polskie Melanie Klafner kontra Katarzyna Peter. Ten mecz nie wcześniej niż o 16:30. Mamy dobre półtorej godziny na to, by ten mecz, który za chwilę będziemy oglądać, się zakończył. Może krótka charakterystyka obydwu zawodniczek. Włoszka to dosyć już doświadczona zawodniczka, 28-letnia, obecnie notowana na 268 miejscu w rankingu, natomiast Polka młodsza, dużo 10 lat, dokładnie rzecz biorąc, 18-letnia łodzianka, 400 miejsce w rankingu. Radku, jak wyglądała pierwsza runda w wykonaniu obydwu pań? No, zdecydowanie szybciej poradziła sobie Polka. Magdalena FRECH pokonała zawodniczkę, która otrzymała dziką kartę od organizatorów Bella Cup 2015, Olgę Bruzdę, w dwóch setach 6-2, 6-4. Natomiast Włoszka musiała się nieco więcej napocić. Grała z kwalifikantką Kristiną N z Rumunii po pierwszym wygranym secie 6-3. Drugi przegrała 2-6, no ale w trzecim okazała się zdecydowanie lepsza, no i wygrała 6-1, a tymczasem już tutaj panie na korcie rozpoczęły pierwszego gama. Tak, od serwisu Włoszki rozpoczęliśmy to spotkanie. Prosty błąd na początek Magdaleny FRECH, 15-0 dla serwującej Włoszki. Tutaj wydaje mi się lekka faworytka to zawodniczka z Włoch, doświadczenie po jej stronie, no dokładnie, ranking po jej stronie, no i zobaczymy, jak młoda polska nadzieja tenisowa spisze się na tle, no, już doświadczonej Włoszki, która 5 turniej ITF-owskich ma na koncie wygranych, no ale ostatni raz wygrywała 4 lata temu na korcie we włoskiej Imoli. No miejmy nadzieję, że Polska nieliczna, ale zawsze polska publiczność oraz polska ziemia może będzie jakimś atutem Magdaleny FRECH. Tak jak mówiłem, polski pojedynek w pierwszej rundzie wygrała dosyć pewnie, a więc mam nadzieję, że też dzisiaj może sprawić miłą niespodziankę i awansować do kolejnej rundy. Tak, bo coraz mniej Polek w turnieju głównym. Magdalena FRECH jest taką naszą jedną z dwóch ostatnich nadziei. Ona i później granica Katarzyna Peter, tylko dwie Polki mamy. No, z szansami na awans do ćwierćfinału pożegnaliśmy chwilę temu Zuzannę Maciejewską. Teraz ładne minięcie Magdaleny FRECH. Troszeczkę siatka pomogła Włoszce, ale ostatecznie punkt zdobyła Polka. 30-15. No i kolejna skrót po stronie GATTO-MONTICONE, ale dobrze odczytała to Magdalena FRECH. No i 30-30. Widać po tych dwóch pierwszych, troszeczkę słabszych piłkach. Teraz Polka w ofensywie. Tak, jeszcze może krótki rzut oka na kort numer 3. Tam wydawało się, że Gruzinka Sofia Szapatawa łatwo wygra z Rebeką Sramkową, no ale bardziej mylnego miała piłki meczowe Gruzinka, ale w tej breku lepsza Słowaczka, 8-6, no i mało tego, 2-0 dla zawodniczki słowackiej w trzeciej partii. Ten mecz tak dosyć długo już trwa, bo zaczął się krótko po godzinie 13, a więc blisko 2 godziny na korcie są Gruzinka i Słowaczka. Tymczasem tutaj na korcie centralnym Polka coraz bardziej rozgrzana, coraz lepsze zagrania. No i mamy pierwszego breakpointa w tym meczu. Już w pierwszym gemie szansa na przełamanie i dobre rozpoczęcie tego spotkania. Miejmy nadzieję, że będzie ten breakpoint wykorzystany. Teraz chyba w linię. Też oznaczyła to dosyć pewnie Polka, ten ślad. Czy sędzia przychyli się do jej zdania? Tak jest. Out i 1-0. Pierwsze przełamanie w tym meczu i od razu w pierwszym gemie. No to chyba wróży dobrze nam na kolejne gemy. W tym meczu jak najbardziej. A Polki udają, chociaż te dwie pierwsze piłki padły upe Włoszki. Później 4 kolejne dla Polki. 1-0 dla łodzianki, mistrzyni Polski tegorocznej. W finale pokonała, przypomnijmy, Olgę Bruzdę. Później jeszcze raz udało jej się pokonać tą zawodniczkę, jak już wcześniej wspominałem, środku w pierwszej rundzie już turnieju tutaj głównego Bella Cup 2015, no i
Jeszcze zaznaczmy, że Polka to zawodniczka, która przechodziła kwalifikacje tam. Udało jej się pokonać dwie rywalki, bo w pierwszej rundzie miała wolny los. Pokonała Czeszkę Kasparową oraz Szwajcarkę Katrin Kennel. No i dzięki temu zameldowała się w turnieju głównym, gdzie już jedną rundę przeszła i mamy nadzieję, będzie wzięła się w górę drabinki turniejowej. Dokładnie, tak jak już wspominałeś, po tym meczu będziemy oglądać kolejną Polkę Katarzyny Peter, która zmierzy się z Melanie Klafner. No, wczorajszy mecz Katarzyny Peter to istny horror. Pierwszy set zdecydowanie wygrany 6-0. W drugim kompletna odmiana, tam Filipinka całkowicie zdominowała Polkę. No i w trzecim, kiedy wydawało się, że już jest po meczu, to świetne odrodzenie, kilka gemów z rzędu. Tak, ale z tego jest znana zwalność właśnie Peter już. Przyzwyczailiśmy do tych jej meczy długich, które tutaj głównie w 2013 roku grała, kiedy to doszło aż do finału, wtedy przegrała ten finał, polski finał, mieliśmy wtedy z Paulą Kanią. Dobry początek tego drugiego gema Polki, 15-0. Niestety podwójny błąd serwisowy. Jest, pochwaliłem Polkę, no i natychmiast musiała coś nam tutaj zepsuć, jest po 15. Czekamy także na korcie numer 1 na mecze deblowe, tam od godziny 15:03 z kolei mecze deblowe, no i co warto zaznaczyć, w jednym z nich także zobaczymy Magdalenę Frech, ona jako ostatnia na tym korcie się pojawi w parze. Właśnie wspomnianą przez Ciebie Radku Filipinką Katariną Lennert zmierzy się z Karin Kennel oraz Nastiem Kolar szwajcarsko-słowiańskim deblem. Ten mecz zaplanowany nie wcześniej niż o godzinę 17:30. No, jeśli Filipinka Katarina Lennert zaprezentuje się tak dobrze jak wczoraj w spotkaniu z Katarzyną Peter, no to myślę, że nie są bez szans te panie w starciu z Kennel i Kolar. Ale tak, też i powiem więcej, później ewentualnie półfinał z Dią Jeftimową i Dorotyją Merić. Też byłaby nadzieja może na polski finał w grze deblowej Magdaleny Frech, bo ta drabinka na dole otworzyła się w Polce idealnie, tam nie ma żadnych par rozstawionych już, a więc otwarta droga tak naprawdę do awansu, do finału, no ale wiemy jak debel jest grą nieprzewidywalną, no i wszystko może się zdarzyć. No a Sofia Szapatawa chyba uznała, że lepiej powalczyć w deblu niż w singlu. Po pierwszym, jak powiem, wspomniałeś, pierwszym wygranym secie wysoko 6-1, w drugim uległa w tiebreaku mimo piłek meczowych, no a teraz już jest 0-3, no i ona też niedługo wyjdzie na kort, aby powalczyć w deblu w parze z Gorgodze, Ekateriną Gorgodze, no a naprzeciwko nich Kristina Dinu. Prosty Redmond, Frank, forehand wyrzucony, out. GATTO-MONTICONE po raz pierwszy na naszych ekranach chwilkę widziałem i wczorajszy mecz właśnie wspomniany przez Ciebie z Kristiną Ena, także dużo tam długich wymian, a więc należy spodziewać się, że taki typowy styl na korty ziemne, długo przebijana piłka, no i liczenie na błąd przeciwniczki lub też jakąś długą akcją wygraną przez siebie, taki styl prezentuje zawodniczka włoska. Niestety mnożą się błędy po stronie Magdaleny Frech, wydawało się, że złapała dobry rytm w tym pierwszym gemie, jednak teraz Kilka błędów niewymuszonych niestety, no i 30-0 dla Włoszki. Kolejny teraz daleko wrócony backhand poza linię końcową, 40-0. Zapowiada się na błyskawiczne podanie wygrane przez 28-letnią Włoszkę. Nieco szczęśliwy ten return Polki, w konsekwencji później minięta Włoszka, tak nieco z przymusu ruszyła do siatki, bo tak, bo nie zapowiadało się na to, żeby miała wejść w kort. 40-15, no ale jeszcze dwie szanse na to, aby objąć prowadzenie w tym meczu. Pierwsze prowadzenie. A przypomnijmy, że pierwszy gem serwisowy przegrała. Końcowa linia teraz. No
No i bardzo ładne zagranie teraz Magdaleny Frank. Zaskoczyła tym dobrym zagraniem rywalki Włoszka. W ogóle do tej piłki nie ruszyła. No i jeszcze... Rywalka spodziewała się chyba zagrania tutaj na jej prawą stronę. Polka jednak ładnie odwróciła to i zdobyła kolejny punkt. Brawo teraz za Włoszki, za ten backhand granej po linii, co przeprowadziła rywalkę, bo chyba blisko ramy uderzyła Włoszka. GATTO-MONTICONE prowadzi 2. Trafiła w kort. Prowadzenie GATTO-MONTICONE 2-1 w pierwszej partii. Troszeczkę szczęśliwie, ale no, chyba lepsza była naprawdę w tej partii Włoszka. A kolejne gemy po reklamach. Odkryj dobroczynną moc ziół w nowej linii Bella Herbs. Unikalna formuła chłonności Magic Gel zapewni Ci uczucie świeżości i neutralizację intymnych zapachów. Poznaj nową linię podpasek i wkładek Bella Herbs. Bella Herbs. Inspirowana kobiecą naturą. Mamy na kort centralny 2-1 dla Włoszki. GATTO-MONTICONE w pierwszej partii. Statystyki na naszych ekranach na razie w punktach 10-7 lepsza Włoszka po jednym przełamaniu przy 100% skuteczności. Dwa podwójne błędy. Polki na razie bez asa i bez podwójnego błędu. Doświadczona włoska zawodniczka. 3-1 Sramkowa w drugiej partii prowadzi w trzeciej partii prowadzi Sofię Szapatawą tam. Zatoczy się także o ćwierćfinał Bellaco 2015 i starcia z Bułgarką Diomie w teamową. A lepsza z tej pary, zaznaczmy, GATTO-MONTICONE FRECH trafia na lepszą z pary tego meczu, który będziemy jeszcze dla Państwa transmitować, a więc Klafner Peter. 0-15. Niestety wyrzuca te, wydawało się, proste piłki Polka. Musi się bardziej skoncentrować na swoim serwisie. Przypomnijmy, pierwszy gem serwisowy Frech przegrany. A teraz zaczyna od 0-15. Pas serwisowy. Chwila niepewności na trybunach, tak, czy nie będzie wywołany out, ale brawo, pierwszy raz serwisowy w tym meczu. Po 15. Wchodzi pierwsze podanie, od razu wynik lepszy. Na razie nie potrafi sobie poradzić z tym serwisem GATTO-MONTICONE. To już za siatkę popisała się Włoszka, ale wszystko rozpoczęło się od doskonałego backhandu trafionego w linię boczną kortu. I no właśnie, w pierwszej chwili myślę, byłem, no, miałem takie wrażenie, że ta piłka była autowa, jednak ani sędzia, ani Polka nie zareagowali na to, więc trzeba przypuszczać, że była jednak dobra. Krótkie teraz to odegranie Magdaleny Frech. No i kolejny breakpoint dla GATTO-MONTICONE. Obawiam się, że właśnie w takich zagraniach przy siatce będzie ciężko Polce. Tutaj doświadczenie Włoszki może brać górę. No i tak, 10 lat więcej tak, doświadczenia, więc trzeba robi swoje. Brać to pod uwagę, że w takich właśnie zagraniach może więc coś piłek trafiać na konto
GATTO-MONTICONE. Wydawało się, że ta piłka przejdzie nad siatką, ale ostatecznie została po stronie Włoszki równowaga. On musi powalczyć w tym gemie Magdalena Frech, bo jeśli utraci drugie podanie, może być już niebezpiecznie. Przewaga Włoszki, no, szansa na przełamanie. Właśnie patrzę sobie, sprawdzę włoskie tenisistki. Ósma rakieta Włoch, Giulia GATTO-MONTICONE. Ma sporo Włoszek w pierwszej setce, bo aż 6. Najwyżej Sara Errani, no i co ciekawe, dobry ten rocznik 87, jeżeli chodzi o włoskie zawodniczki, bo i Sara Errani, będąca na 19 miejscu, przypomnijmy, zwycięzczyni wielkoszlemowego Roland Garros oraz także Karin Knapp, bo obecnie będąca na 40 miejscu w rankingu WTA, to także ten sam rocznik, co będąca na korcie GATTO-MONTICONE, bo taka mała dygresja, jeżeli chodzi o włoskie zawodniczki. Szkoda tego zagrania, bo miałaby z pewnością Włoszka duże kłopoty, gdyby piłka leciała w kort, ale niestety piłka była autowa, no i mamy trzecie w meczu, przełamanie drugie na korzyść Włoszki i prowadzenie 3-1 GATTO-MONTICONE. No niestety Polka jeszcze w tym meczu nie wygrała swojego serwisu. Powinna bardziej skoncentrować się. Na pewno potrafi zdobywać punkty. Pokazała to już w pierwszym gemie w sumie tego spotkania, które wygrała. Przełamała wtedy Włoszkę. No ale kolejne trzy gemy padły łupem GATTO-MONTICONE. No dobrze, te błędy naszej zawodniczki niestety. Coraz więcej piłek wyrzucanych. No tutaj nie można liczyć na to, że Włoszka będzie także nieregularna, no bo solidność to jej podstawa gry. Wydaje się, że musi Polka więcej piłek oczywiście trafiać w korta, a także więcej ryzykować, by zmuszać rywalkę do większego biegania po korcie. Teraz dobry moment do ataku, no ale niestety ta piłka troszeczkę wyrzucona w aut. Troszeczkę za mocne to uderzenie. Wyrzuciła tą piłkę w auty GATTO-MONTICONE, 30-15. 30-15. Zramkowa coraz bliżej awansu do ćwierćfinału, prowadzi z Szapatawą 4-1. Chyba najdłuższy dzisiaj mecz dnia to właśnie mecz Gruzinki ze Słowaczką na korcie numer 3. No taka zwyciężczyni spotkania, którego oglądamy, GATTO-MONTICONE i Magdalena Frech, zwyciężczyni tego spotkania spotka się z lepszą z pary Melanie Klafter, Katarzyny Peter. No chcielibyśmy, żeby to była Katarzyna Peter. Teraz bardzo ładne zagranie Magdaleny Frech, ofensywne. W końcu troszeczkę odważniej weszła w kort. No i opłaciło się to po 30. Tak, możliwy jest mecz ćwierćfinałowy, wykonanie dwóch Polek, no ale tego potrzebna jest tutaj lepsza gra, chociażby jak ta przed chwilą Magdalena Frech, by wyeliminować solidną włoską tenisistkę. No zwłaszcza, że już jedna Polka, tak jak wspomniałeś wcześniej, Wojtku, odpadła. Niestety problemy zdrowotne nie pozwoliły jej na dokończenie spotkania. A miejmy nadzieję, że
Oglądana teraz Magdalena Frech oraz Katarzyna Peter staną na wysokości zadania i Polacy, polscy kibice będą mieli okazję dopingować swoje rodaczki w dalszych fazach turnieju. Tymczasem szansa na 4-1 dla GATTO-MONTICONE. 40-30. Niewielu takich prostych błędów Włoszki. Też dobrze, także z returnu zagrała Polka. I równowaga, kolejny gem. Miany na przewagi. Szkoda tego błędu. Prostej uderzony po linii forehand, ale niestety siatka przeszkodziła w tym zagraniu. A tak warto też wspomnieć, że dzisiaj pogoda również nie pomaga zawodniczkom. Jest chyba jeszcze cieplej niż wczoraj. Tak jest, dokładnie nad Polskę, nad Europą. Afrykańskie upały, chociażby w Paryżu 39 stopni, to rekord ciepła wczoraj podczas Wimbledonu 35,7 stopnia Celsjusza, co jest najwyższą temperaturą w historii tego turnieju. No troszkę tenisiści na trawie czują się, jak graliby w Australii na Australian Open. Tam takie temperatury to normalka, no ale jeżeli chodzi o Londyn, to bardziej 20 stopni, co chwilę mecze przerywane przez deszcz. No w tym roku na to organizatorzy będą narzekać nie mogą, także my nie możemy narzekać na pogodę w Toruniu. Deszcz raczej nam do końca tygodnia nie grozi, patrząc na prognozy synoptyków, a z każdym dniem ma być coraz cieplej, co dla zawodniczych z pewnością nie jest dobre. Dokładnie, przed chwilą mieliśmy weryfikację decyzji. Pierwotnie wydawało się, że jest już po sprawie, że jest 4-1 dla Włoszki. Polka jednak zakwestionowała zagraną piłkę przez GATTO-MONTICONE, no i miała rację, sędzia potwierdził, piłka była autowa, a więc gramy dalej w tym piątym gemie. Równowaga. No ale teraz widzimy przewaga GATTO-MONTICONE. Włoszka jakby bardziej zdeterminowana, częściej atakuje, wchodzi w kort. No i kolejna szansa na 4-1. Rozrzucenie gry przez Magdalenę Frech. Nie mogła już odebrać tej piłki GATTO-MONTICONE. No i walka mocna, twarda w tym piątym gemie pierwszego seta. 3-1 przypomnijmy dla Włoszki. I po 40. Ważne, by Polka powróciła do gry w tym secie, by wygrała ten gem przy podaniu rywalki, bo na razie ma kłopoty przy własnym podaniu. Jeszcze ani razu Polka własnego gema nie wygrała. Ten gem wygrany przez Magdalenę Frech to gem serwisowy Włoszki właśnie na otwarcie tego spotkania. No i proszę, cierpliwość została wynagrodzona. Będzie breakpoint. I szansa teraz na drugiego gema dla Magdaleny Frech. Zaskoczyła Polkę akcją do siatki, tam rzadko widać zawodniczkę włoską, a teraz dobry atak i mamy równowagę. No, zepchnęła naszą zawodniczkę do defensywy wyraźnie GATTO-MONTICONE przy tej akcji. Widać było zdecydowanie doświadczenie w tym momencie gry. Wyrzucona piłka jednak w aut przez Magdalenę Frech. No i znów bliżej czwartego gema GATTO-MONTICONE. Zdecydowanie na razie najdłuższy gem tego spotkania. Ale w
w tym momencie niestety zakończony, bo błąd Magdaleny Frech i prowadzenie GATTO-MONTICONE 4-1. Chwila przerwy na reklamę. Teraz przez całą dobę możesz doświadczyć niezwykłej delikatności swoich ulubionych podpasek Bella Perfecta. Bella Perfecta Blue i nowa Bella Perfecta Night to wyjątkowo miękkie i chłonne podpaski pokryte włókniną. Nowy rodzaj podpaski Night da Ci poczucie komfortu i pewności również w nocy, a dzięki wydłużonemu kształtowi pozostaje na właściwym miejscu, zapewniając perfekcyjną ochronę. Bella Perfecta. Ochrona przez całą dobę. Równany poprzednikiem spotkania, no ale jednak ja bym zapisał na konto Włoszki, która prowadzi 4-1, coraz bliżej rozstrzygnięcia na korcie numer 3. Rebeka Sramkowa 5-2 w trzeciej partii prowadzi Sofią Szapotawą, no ale tam jeszcze wszystko otwarte, biorąc pod uwagę to, że już w drugiej partii miała Gruzinka piłki meczowe, ich nie wykorzystała, no i teraz musi bronić się przed odpadnięciem z turnieju głównego gry pojedynczego. Przypomnijmy jeszcze, Szapotawa gra w deblu w parze z Gorgocą. Daje przewynik 1-4 Magdalena Frech. Tymczasem w kolejnym meczu deblowym Katarzyna Markowa gra w parze z naszą zawodniczką Marecką. Nie, to są te czeszki. Przepraszam, to oczywiście debel czeski. Tak, no, to jest troszkę polskie, chociaż tak, pewnie tak, to zmieniło, ale to dwie czeszki. Po drugiej stronie siatki, natomiast Polka Weronika domagała, no i Karolina Wodarczak, Australijka, ale polskiego pochodzenia. Teraz przesadziła trochę siłą tego zagrania Frech. Kierunek może obrała dobry. Niestety troszeczkę za mocno. Jeżeli chodzi o ten mecz deblowy, to czeszki to turniejowa trójka, więc zdecydowane faworytki potyczki z młodą Polką i Karoliną Wodarczak. Miejmy nadzieję, że ten trzeci gem serwisowy Polki będzie udany i powiemy w końcu do 3 razy sztuka i udaje się w końcu obronić swoje podanie. Teraz nieco Włoszka pomogła, poszukała kończącego uderzenia po prostej, jak jednak wyrzucony w aut. Tawa jeszcze ratuje się przed startem meczu 3-5, ale teraz podaje Sramkowa na korcie numer 3. Szkoda tego zagrania Polki. Dobry pomysł Polki. Chciała na początek odrzucić tutaj na prawą stronę GATTO-MONTICONE. No i w sumie potem nie wiem, co chciała zrobić. Czy chciała chyba za siatkę bardziej technicznie uderzyć tą piłkę, no ale to nie miało racji bytu, nie miało prawa się udać. No i jest po 30, uwaga, bo Polka musi tego gema już wygrać, bo w innym wypadku będzie naprawdę bardzo niedobrze, jeżeli chodzi o losy tego pierwszego seta, patrząc od strony naszej zawodniczki. Tymczasem mamy wiadomości z Wimbledonu. Mariusz Furstenberg i partnerujący mu Santiago González pokonali Radu Albota i Michaiła Kukuszkina.
dzięki czemu awansowali do drugiej rundy debla w Wimbledonie. Gratulacje dla polskiego zawodnika. 6-4, 6-3, 6-4, czyli szybko w trzech setach poradzili sobie Fürstenberg i jego partner. No, a my teraz ściskamy kciuki oczywiście tutaj za Magdalenę Frech, która niestety musi bronić kolejnego breakpointa. 30-40, no nie wygląda to najlepiej. No i niestety jest kolejne przełamanie Włoszka w tym pierwszym secie. Prowadzi 5-1, no i wygląda na to, że niewiele ponad pół godziny gry wystarczy Włoszce na to, by zapisać pierwszego seta na swoje konto. Teraz przez całą dobę możesz doświadczyć niezwykłej delikatności swoich ulubionych podpasek Bella Perfecta. Bella Perfecta Blue i nowa Bella Perfecta Night to wyjątkowo miękkie i chłonne podpaski pokryte... Czyżby to był ostatni gem pierwszego seta? Prowadzenie GATTO-MONTICONE 5-1 serwis. No teraz brawo dla Frech za to wygranie po ciasnym skosie. Zagrała Polka i zdobyła pierwszy punkt w siódmym gemie pierwszej partii. No, Magdalena Frech zdecydowanie lepiej prezentuje się przy serwisie rywalki, więc no może to jest jakaś nadzieja na to, że jeszcze nie wszystko stracone, aczkolwiek no przyznajmy szczerze, wyraźną teraz faworytką w tym momencie do wygrania w tej pierwszej partii jest GATTO-MONTICONE. Podwójny błąd serwisowy numer 1 w tym meczu. Włoszki 0-30. Niebezpiecznie się robi. Zresztą dla Włoszki, chociaż to prowadzenie w meczu oczywiście wysokie, no ale z pewnością chciałby już w tym gemie zakończyć losy rywalizacji w pierwszej partii. A nie może teraz strzelić się z pierwszym podaniem. No za szybko, chyba troszeczkę za szybko chciała jednym uderzeniem zakończyć tą wymianę Magdalena Frech. No i w efekcie punkt zdobywa Włoszka, 15-30. Kolejny prosty błąd naszej zawodniczki, no i goni Włoszka w tym gemie, jest po 30. Tylko dwóch piłek brakuje GATTO-MONTICONE do wygrania pierwszej partii. No teraz dużo szczęścia Włoszka. Piłka po taśmie spadła na pole gry. Polki ta jeszcze walczyła do końca dzielnie, ale była zbyt daleko, by odegrać tą piłkę. Piłka setowa dla Włoszki. Nieco ponad 30 minut gry na korcie centralnym, już za chwilę może turniejowa szóstka zapisać pierwszą partię na swoim koncie. Właśnie na razie wygląda na to, że rozstawione zawodniczki mają więcej problemów w pierwszej rundzie niż w drugiej. Wczoraj mieliśmy przyjemność komentować mecz Krystyny Kuczowej, która strasznie męczyła się. Tak jest. Z Gruzinką Kacabają, no a dzisiaj gładko 6-1, tak 6-1. Z Krystyną Dino poradziła sobie Słowaczka. Włoszka także wczoraj 3 sety walczyła, no i dzisiaj na razie nie wygląda, by miała tutaj potrzebować 3 setów do wygrania. Czy miała być to jakaś recepta na triumfy, 3 setówki w pierwszych meczach? Może to jest jakiś dobry znak dla Kasi Peter, także oby. Tym tropem to mogła Polka. Nie ukrywajmy, jest tutaj faworytką zdecydowaną meczu z Melanie Klafner, ale wczoraj było podobnie w starciu z Filipinką Katryną Lennert. No i mówmy się, że no wczoraj nie zagrała najlepszego spotkania Katarzyna Peter. Tak, poza pierwszą partią, kiedy to wydawało się, że ten mecz no nie ma prawa trwać dłużej niż 60 minut, a przeciągnęło się do ponad 2 godzin. Przewaga Frech. A Sofia Szapatawa nie chce odkładać turnieju Bellaka 2015. Przełamała Rebekę Sramkową, przegrywa, co prawda, ale tylko 4-5 i za chwilę będzie Gruzinka podawała to na korcie numer 3. Prawda? Ciekawy. Jeden chyba z ciekawszych i dłuższych meczy. No, po takim spotkaniu to szczerze mówiąc nie wróżę jej jakiegoś wielkiego sukcesu w grze deblowej.
Aczkolwiek to są twarde zawodniczki, więc wytrzymały. Jest, a tu mamy drugi gem, więc to się da. Polki, podwójny błąd serwisowy. Włoszki 5-2, no i jeszcze ten pierwszy gem przez Polkę nie jest przegrany. Chwila reklam, zapraszamy ponownie. Teraz przez całą dobę możesz doświadczyć niezwykłej delikatności swoich ulubionych podpasek Bella Perfecta. Bella Perfecta Blue i nowa Bella Perfecta Night to wyjątkowo miękkie i chłonne podpaski pokryte włókniną. Nowy rodzaj podpaski Night da Ci poczucie komfortu i pewności również w nocy, a dzięki wydłużonemu kształtowi pozostaje na właściwym miejscu, zapewniając perfekcyjną ochronę. Bella Perfecta. Ochrona przez całą dobę. Przegrała jeszcze pierwszego seta Magdalena Frech, ale sytuacja Polki nie jest najlepsza, 2-5. I teraz własny serwis, to jest ten największy problem Polki, bo ani razu jeszcze w tym meczu nasza zawodniczka tego własnego gema nie wygrała. No może czas się przełamać, no bo w innym wypadku za chwilę Włoszka obejmie prowadzenie 1-0 w setach w tym meczu. W innych spotkaniach też były wysokie wyniki, tak jak wspominałeś, Sofia Szapatawa też wysoko prowadziła i przegrała seta, więc no chyba nie mielibyśmy nic przeciwko, aby tutaj scenariusz się powtórzył i Magdalena Frech miałaby powrócić do tego spotkania. Bardzo efektowna w wykonaniu jednej drugiej zawodniczki, skończyła backhandem po krosie granym przez Włoszkę. 0-15, zły początek Polki, no ale taki wymian chcemy oglądać więcej na korcie centralnym. No zdecydowanie pierwsza tutaj postanowiła zaatakować Włoszka, GATTO-MONTICONE, no i ten atak okazał się skuteczny. 0-15. Szapatawa, Stramkowa po 5 na korcie numer 3. Może tajemnym zdecyduje o losach tej rywalizacji, no. Ponad, prawdopodobnie około 2,5 godziny to spotkanie trwa na korcie numer 3. Całe szczęście tam tylko dwa mecze dzisiaj wyznaczone, bo nieźle by ten kort został przez te dwie panie zablokowane, gdyby jeszcze miały później być grane kolejne mecze na tym korcie. Dokładnie, a tutaj tymczasem kolejny problem Polki, 0-30. Nie wygląda to najlepiej. Dwie piłki od pierwszego seta. GATTO-MONTICONE. Out. 15-30. Brawo, brawo teraz dla Magdaleny Frech, trafiła w linię. I po 30. No teraz brawa, także na tym akcie dla Polki przeszła do ataku nasza zawodniczka. No i ten zdecydowanie najlepszy chyba gem serwisowy w tym meczu Polki. A tak przy siatce. Od 0.30 do 40.30 i szansa na trzeciego gema. No ciekawie by się zmienił, gdyby Polka wygrała tego gema i troszkę już by wywarła większą presję na Włoszce. Zwłaszcza, że do tej pory lepiej, tak jak wspomnieliśmy już wcześniej, prezentowała się właśnie przy podaniu rywalki. Niespodzianka w tej grze deblowej, gdzie Polka i Polka domagała i Australika polskiego pochodzenia Wodarczak prowadzą na razie z czeszkami Borecką i Wankową 4-2. No, spodziewałem się łatwiejszej przeprawy dla zawodniczek czeskich. Równowaga. A na korcie centralnym 8 gem, GATTO-MONTICONE prowadzi z Magdaleną Frech 5-2.
że w serwisie Polki jest równowaga. Po dwóch dobrych zagraniach taki prosty, niewymuszony błąd, no ale nie wymagajmy za wiele, bo ważne, że te dwie poprzednie piłki były bardzo dobrze zagrane. Teraz także dobry wrócający serwis. No i od razu przełożyło się to na zwycięski punkt. Bardzo dobre zagranie Magdaleny Frech. Przewaga Frech. Widać, że drzemie potencjał w tej zawodniczce. Na drugi szansa na 3-5, patrząc ze strony podającej Polki. No i proszę. 3-5, zdecydowana poprawa gry naszej zawodniczki. GATTO-MONTICONE prowadzi. No i może to, co powiedziałem, stanie się faktem. Od 1-5 na razie 3-5. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Aczkolwiek teraz serwuje GATTO-MONTICONE, no i... No także już dwukrotnie udało się Polce przełamać rywalkę, więc to też jakiś tam już sposób na to serwisy rywalki ma. Te serwisy nie są mocne, tak bardziej piłka jest przez rywalkę wprowadzana, no i jeżeli dobrze będzie Polka returnowała, to ma szansę na odrobienie kolejnego. Początek nie jest najlepszy. 0-15, wyrzucony backhand w out. Teraz prosty błąd GATTO-MONTICONE. Po 15. Do tego błędu Polki była szansa na nieco lepszy, na pewno retur, nie był to serwis szczególnie wymagający, no ale nie udało się Polce przebić. 30-15 i Polka musi walczyć. Albo dwie piłki od tego pierwszego seta. GATTO-MONTICONE. Brawo dla Polki, ale jeszcze większe dla Włoszki za czujność przy siatce i ten doskonale zagrany volley tuż za siatkę. 40-15 i dwie piłki setowe dla Giulii GATTO-MONTICONE. Gruzinka idzie za ciosem, no i prowadzi już 6-5 z Rebeką Sramkową i za chwilę... Czyli w drugą stronę. Tak jest, Gruzinka będzie serwowała. Tak spojrzałem na punkty tam tego spotkania. 110-102, a więc już ponad 200 punktów panie rozegrały na korcie numer 3. Solidna porcja tenisa, zwłaszcza biorąc pod uwagę pogodę. I to bardzo dobrego tenisa, podkreślmy. Naprawdę takie wyrównane, emocjonujące mecze to jest idea tego turnieju. Brawo, teraz prawie na wręcz pod presją stracenia pierwszego seta, zagrała jednak dobrze. 40-30. Najlepszy także ten volej grany z backhandu przez Włoszkę. Jeden as serwisowy po stronie Magdaleny Frech. Włoszka nie miała takiego w swoim repertuarze, no ale wyrzuca piłkę Magdalena Frech, no i po niecałych 40 minutach 6-3 GATTO-MONTICONE prowadzi z Polką w tym meczu. Teraz jeszcze bardziej miękki i delikatny wkład chłonny o strukturze plastra miodu sprawia, że wilgoć szybko wnika w głąb pieluszki i utrzymana jest z dala od skóry dziecka. A specjalne wycięcie ułatwia pielęgnację pępuszka. Pieluszki Happy. Z miłością.
Drugi set, podaję set. Wracamy na drugi set meczu. Czyli GATTO-MONTICONE kontra Magdalena FRECH. Pierwszy set dla Włoszki wygrany 6-3. Skończył się w międzyczasie mecz Gruzinki Szapatowej i Rebeki Slamkowej. W trzecim secie górą Gruzinka wygrała na 7-5 i awansowała do ćwierćfinału. Pominięcie Włoszki. Dobrze rozpoczyna tego drugiego seta Magdalena FRECH. Wspomniana Gruzinka zmierzy się w ćwierćfinale z Bułgarką Diom Jeftimova. Trzeba zauważyć, nie wiem czy wspomniałeś, że troszeczkę dłuższe podlewanie kortów. Tak jest. Teraz cieplej. No to trzeba nieco bardziej zrosić. Kort. Po 15. Doskonały teraz ten drop shot z backhandu grany przez Polkę, kilka tu za paszmo, spadła bez szans Włoszka na odpowiedź. Nie wiem czy dobrze widzę, ale chyba Polka zmieniła strój. Tak, chciałem to samo właśnie powiedzieć, drugim się że inaczej pobrała w pierwszej partii. Obydwie panie zeszły. Może ta koszulka przyniesie jej szczęście. Obydwie panie zeszły do szatni w przerwie. O ciepło, troszkę się ochłonić z pewnością. Kolejne zagranie Magdaleny FRECH, naprawdę wielkie brawa. 40-15. Przeprosiła rywalkę, bo ta piłka delikatnie musnęła siatka, ale myślę, że nie miałoby to większego znaczenia Włoszka i tak nie miałaby szans, nawet gdyby ta piłka jasne tej siatki nie dotknęła. No i szansa na dobre otwarcie, podobnie jak w pierwszym secie. Koniec. Aj! Ta zahaczyła, ta nie przetoczyła się nie w tą stronę, którą powinna. Chociaż za dużo chyba tych dobrzotów już wykonali Polki. Zbyt często to też niedobrze granie dropshotów. Rybaka do tego się będzie przyzwyczajała, no i nie będzie to żadnego elementu zaskoczenia. No dokładnie, to już bodajże trzeci raz w tej partii. Aczkolwiek mimo wszystko wydawało się, że to Polka ma na rakiecie tą piłkę na 1-0, no ale niestety prosty błąd. Trzeba walczyć dalej. Wyrzuciła to GATTO-MONTICONE. No i otwarcie drugiej partii dla Magdaleny FRECH 1-0. Przypomnijmy, że no prawie podobnie rozpoczęło się cały mecz, bo tam też Polka prowadziła 1-0, ale wtedy na dzień dobry przełamała Włoszkę. Tym razem wygrała swoje podanie, co też tak zbyt często się nie zdarzało w tym meczu. No ale miejmy nadzieję, że to objaw czegoś dobrego. Że teraz w tym drugim secie Polka powalczy, nie podda się.
teraz jeszcze próbowała ratować się Polka, ale 15, była w trudnej sytuacji, by dobrze myślić piłkę. W korcie to się nie udało. Dobre. Bardziej Włoszki tego nie ma. Doskonała wymiana z jednej z drugiej strony. Wydawało się, że Włoszka wcześniej skończy tą wymianę, ale to dobrze broniła się Polka. Można powiedzieć, że czekała na błąd Polki, nie doczekała się, więc sama przejęła inicjatywę. Skrót tuż za siatkę. No i 30-0. Konsultacje z arbitrem. Lecz, Kosewicz. Drugie pytanie. Lecz. Szczęśliwie ta piłka przeszła na stronę Polki i cały czas. Drugie podanie, nie ma czwartego podwójnego błędu serwisowego Włoszki. Szkoda. Czwarty kort w stanie Włoszki, no ale pomyliła się dosyć wyraźnie. Polka i 40-0. A Włoszki mało jest tak w dodatku takich krótkich gemów w czterech punktach kończonych. Dużo gier na przewagi. Dokładnie. A teraz ma taką szansę Włoszka wygrać. No, wyniki setów wydają się wysokie, jednak walki jest naprawdę sporo. No i to jest chyba pierwszy. Tak jest, pierwszy ten mecz, dokładnie masz rację. Gem, który wygrany został na czysto, tak jest. Do 15 raz wygrała Giulia GATTO-MONTICONE, to był drugi gem. Ale pierwszego seta. Kilka przerwy, bo zmiana piłek. Nowe piłki będą teraz w użyciu. No, informacja z kortu numer 1. Weronika Domała, Karolina Wodarczak. 6-2, 1-1 z Martyną Worecką i Katarzyną Bankową. Ćwierćfinale turnieju deblowego. A tutaj zdecydowanie bliżej ćwierćfinału Włoszka GATTO-MONTICONE. Wygrała pierwszego seta 6-3. Poznaliśmy trzy pary ćwierćfinałowe tego turnieju. Krystyna Kucowa i Katarzyna Gorgodze. Teresa Martin Kucowa, Teresa Malikowa i Sofia Szapatawa. Dijajew Timowa. Czekamy jeszcze na wyłonienie najlepszej dwójki na dole turniejowej drabinki. Że GATTO-MONTICONE to numer 6 tego turnieju Bella Cup 2015. Magdalena Frech przechodziła przez kwalifikacje, a więc dla niej to już jest czwarte, tak? Jeśli dobrze liczę spotkanie. Tak, jest czwarte, bo dwa mecze w eliminacjach i drugi mecz w turnieju głównym. A więc już dobrze zapoznana z kortami toruńskimi, ale na razie nieco słabsza od Włoszki. Kłopoty w tym trzecim gemie drugiego seta. 0-30 musi Polka uważać. No, demony pierwszego seta wracają powoli. Tam zaledwie
jedna bodajże wygrany, jeden wygrany game serwisowy przy własnym serwisie. Oj, teraz fatalny ten port, zrzucony kompletnie nieprzygotowany do tego uderzenia portu. 0.40. Procentowa skuteczność, włoszki ich pojęta 3-5, natomiast Polka z trzech szans wykorzystała dwie. Posiadce. Gem, GATTO-MONTICONE. Drugi z rzędu na czysto gem dla Włoszki, tym razem jednak to serwowała GATTO Polka. GATTO-MONTICONE prowadzi 2-1. 2-1 dla GATTO-MONTICONE. No i robi się nieciekawie dla polskiej zawodniczki. A za chwilę wracamy na korty w Toruniu po reklamach. Odkryj dobroczynną moc ziół w nowej linii Bella Herbs. Unikalna formuła chłonności Magic Gel zapewni Ci uczucie świeżości i neutralizację intymnych zapachów. Poznaj nową linię podpasek i wkładek Bella Herbs. Bella Herbs. Inspirowana kobiecą naturą. Do jednego prowadzi Włoszka Giulia GATTO-MONTICONE w drugiej partii. Teraz to ona podaje pierwszy set. Przypomnijmy także, padł łupem Włoszki 6-3 było dla 28-letniej zawodniczki ze słonecznej Italii. Pogoda z pewnością może czuć się jak u siebie w domu Włoszka. Pogoda taka jak typowa dla Włoch. Dobry początek czwartego gema, 15-0 Włoszka. Co warto zauważyć, to był 9 punkt z rzędu wygrany przez GATTO-MONTICONE. Czas przerwać tą serię nieudanych zagrań. No, pomogła troszkę rywalka teraz w Polce. Na 9 to ta seria się skończyła. Patrząc po punktach zdobywanych w całym spotkaniu, to zdecydowana przewaga Włoszki 47-34. 13 punktów więcej w przekroju całego spotkania. Dobry serwis teraz GATTO-MONTICONE. No i Magdalena Frech wyrzuca return w aut. Błąd Polki, ale teraz zmuszona cepnięta do głębokiej defensywy Polka. 40-15. No i szansa na 3-1. No, podobnie jak w pierwszym secie to układa się gra. To jest tam, wtedy Polka wygrała pierwszego gema. Później niestety 5 kolejnych padło upem Włoszki, tak, aby ta seria nie była powtórzona w drugiej partii. A taka solidna, widać, włoska szkoła tenisowa. Ma w niej wiele fajerwerków, jest solidność, przebijanie, dokładność, no i to jest receptą na dzisiejsze spotkanie. Oj, powiedzmy troszeczkę kąśliwie właśnie na potwierdzenie Twoich słów, podwójny błąd serwisowy. Tak jest. Czwarty w meczu Włoszki. Okay. Statystyce jeden punkt więcej oddała rywalce od Polki. No i 3-1. 3-1 dla GATTO-MONTICONE. GATTO-MONTICONE prowadzi. No cóż, nie wygląda to na razie najlepiej. 3 game to 1. Więc
końca lepiej, jeżeli chodzi o Polkę. Gra deblowa, Weronika domagała, to Polka. Parze z Australijką polskiego pochodzenia Karoliną Wodarczak rywalizują z Czeszkami Martiną Borecką i Katariną Wankową. Wygrały Polka i Australijka pierwszą partię 6-2. W drugim jest remis 2-2. Tam walka o już jedną drugą gry podwójną. To na mecze półfinałowe gry deblowej oraz oczywiście 4 mecze ćwierćfinałowe. Na razie jeszcze jest za wcześnie, by szczegółowy plan dnia był jutro znany, ale myślę, że pod koniec meczu Katarzyny Peter z Melanie Klafner może już ten plan być znany. Wczoraj dosyć długo organizatorzy czekali z podaniem godzin oraz kortów na dzień dzisiejszy, ponieważ czekali na zakończenie meczu Polki, czy ona też wygra, czy też przegra, więc... Tak, wczorajszy mecz skończył się dopiero o 20.30. To tak. Grubo ponad planowany czas. Pewnie za 10-15 minut ten plan gier już był, więc on był tam pewnie wstępnie ustalony, tylko wymagało to potwierdzenia, czy Kasia wygra to spotkanie, też nie, bo wtedy być może zamiast Katarzyny Peter na korcie głównym grałaby Krystyna Kucowa. No tak, Polka wygrała, no i mamy jej mecz. Jako mecz dnia dzisiaj można określić to spotkanie z Melanie Klafner. Dobrych piłkach przez Polkę teraz błąd i 30-15, ale cały czas prowadzeniem w gemie Polki. Wydawało się, że wszystko dobrze zrobiła w tej akcji Magdalena Frech, jednak piłka nie przeszła na stronę Giulia GATTO-MONTICONE po 30. Wydawało się, że łatwo wygra swój game serwisowy Polka, no ale wydaje się, że zwietrzyła swoją szansę teraz Włoszka, no i... Drugie przełamanie w meczu, w drugim secie to byłoby już naprawdę duży komfort przed kolejnymi gemami w drugim secie. No i będzie takowa szansa na przełamanie dla Giulii GATTO-MONTICONE. Troszeczkę bez wiary trochę nasza zawodniczka Magdalena Frech teraz próbuje jakoś tam się pobudzać, jeszcze wyzwolić sobie troszeczkę energii, może jakiejś takiej sportowej złości, no ale musi bezwzględnie wygrać ten punkt, no i powalczyć jeszcze o a tego gapa. To jest z spokojem zagrała to Włoszka, no backhand, krótsza piłka skończyła, no i niestety takie wrażenie, że ten mecz nieuchronnie biegnie ku jemu w zakończeniu 6-3, 4-1. Giulia GATTO-MONTICONE, chwila przerwy. Dobroczynną moc ziół w nowej linii Bella Herbs. Unikalna formuła chłonności Magic Gel zapewni Ci uczucie świeżości i neutralizację intymnych zapachów. Poznaj nową linię podpasek i wkładek Bella Herbs. Bella Herbs. Inspirowana kobiecą naturą. Teraz przez całą dobę możesz doświadczyć niezwykłej delikatności swoich ulubionych podpasek Bella Perfecta. Bella Perfecta Blue i nowa Bella Perfecta Night to wyjątkowo miękkie i chłonne podpaski pokryte włókniną. Nowy rodzaj podpaski Night da Ci poczucie komfortu i pewności również w nocy, a dzięki wydłużonemu kształtowi pozostaje na właściwym miejscu, zapewniając perfekcyjną ochronę. Bella Perfecta. Ochrona przez całą dobę. Teraz pierwszy punkt już kolejnego gema, 6 w drugim secie. Minimalna pomyłka teraz Giulii GATTO-MONTICONE 0-15.
Dobrze chciała ulokować piłkę tuż przy linii, no ale niewiele się pomyliła. Nieczysto, mam nadzieję, że trafiła w tym Tak już obawiałem się, że ta piłka wyleci w aut. Szczęście pomknie w ostatnie centymetry kortu trafiła. Lotem. Na Frank. No i 0:30. Po raz kolejny potwierdza się sytuacja, że to Polka zdecydowanie lepiej spisuje się przy serwisie rywalki niż przy swoim. 15:30. Ale na to nie było odpowiedzi, dobry długi serwis. Utrudniła retur Polce. Punkt dla Włoszki, która zaczyna odrabiać pomału straty w tym gemie. Po raz kolejny teraz. Chyba nie musiała aż tak mocno zagrywać Polka. Ten serwis nie był tak solidny jak ten poprzedni. Czasami chyba wystarczy po prostu przebić piłkę na drugą stronę, dać szansę też na pomyłkę rywalce. No, tutaj widzimy banalne błędy, tak. Zrezygnowana dokładnie, jest Polka. O tym właśnie powiedzieć. No, jeśli nie ma wiary w zwycięstwo, no to tego zwycięstwa może nie być. No i wszystko układa się po myśli Giulia GATTO-MONTICONE. Nie, GATTO-MONTICONE. 4 w zasadzie serwisy, 4 błędy z returnu. Polki, prościej z tego gema wydać się nie dało. Naprawdę nie widać tutaj przesłanek ku temu, byśmy mogli jeszcze Magdalena Frech oglądać w dalszej części tego turnieju. Teraz Polka serwuje, ale obawiam się, że może to być ostatni gem, który oglądamy w tym meczu. Tak jest, pięciokrotnie już przełamana Polka. Dwa chyba serwisy swoje wygrała. Jeżeli dobrze liczę nasze zawodnictwo. Jeśli ma się takie statystyki, no to ciężko myśleć o zwycięstwie w spotkaniu. Teraz jednak trzeba troszkę usprawiedliwić Polkę. Dobry retur, ciasny. Portem grany po krosie przez Włoszkę. Trzy piłki jest, 28-latka z Włoch. Oddawam sobie do ćwierćfinału Bellaka 2015. Włoszki dwie przyjechały do turnieju, bo jeszcze Martina Carregaro, ona odpadła w pierwszej rundzie w starciu z Rebeką Sramkową ze Słowacji. No tak jak mówiliśmy, powoli trzeba będzie podsumowywać to spotkanie. 0:30. Polka już bez wiary wyszła. Bez wiary, w wyniku 1-4. Ten mecz już się skończył. Szkoda, bo można było jeszcze powalczyć w poprzednim gemie. Prowadziła 30-0 przy serwisie rywalki, a później takie 4 proste błędy, no i teraz w konsekwencji 2 kolejne, no i tylko dwóch piłek brakuje w Włoszce. No już nawet teraz jednej po tym podwójnym błędzie, takie niestety dobre wrażenie po tym turnieju zaciera Magdalena Frech tymi ostatnimi kilkoma gemami, kompletnie bez walki, jakby mówiąc w rangu bokserskim, wrzuciła ręcznik, poddała się w zasadzie. Dokładnie, w tym pojedynku. Tak to wygląda niestety. A więc no, z 99% pewnością można powiedzieć, że w ćwierćfinale Giulia GATTO-MONTICONE. Aczkolwiek poczekajmy jeszcze na tą ostatnią piłkę. No doskonale, ta podsumowała swój. Trzeba przyznać solidny, dobry występ, może bez jakichś fajnych zetków, ale była na pewno solidniejszą zawodniczką, grała lepiej, no i pełni zasłużenie awansowała do ćwierćfinału. 6-3, 6-1. Tak jest. Bo nieco ponad godzina 15, może być 45 minut pierwszy, set drugi to już w zasadzie formalność. Sprinterska forma, tenisa w drugim secie. No i Włoszka czeka na lepszą z pary Katarzyna Peter kontra Melanie Klafner. Ten mecz 16:30, a więc mamy teraz pół godzinki przerwy w naszej relacji. No i wracamy do Państwa po godzinie 16:30. Dokładnie rzecz biorąc, Radosław Sowdzieński wraca, bo ja Wojciech Wiśniewski za dzisiaj dziękuję. Usłyszymy się. Do widzenia. 2015, żegna się aktualna. Teraz przez całą dobę możesz doświadczyć niezwykłej delikatności swoich ulubionych podpasek Bella Perfecta. Bella Perfecta Blue i nowa Bella Perfecta Night to wyjątkowo miękkie i chłonne podpaski pokryte włókniną. Nowy rodzaj podpaski Night da Ci poczucie komfortu i pewności również w nocy, a dzięki wydłużonemu kształtowi pozostaje na właściwym miejscu, zapewniając perfekcyjną ochronę. Bella Perfecta. Ochrona przez całą dobę.
Teraz jeszcze bardziej miękki i delikatny wkład chłonny o strukturze plastra miodu sprawia, że wilgoć szybko wnika w głąb pieluszki i utrzymana jest z dala od skóry dziecka. A specjalne wycięcie ułatwia pielęgnację pępuszka. Pieluszki Happy. Z miłością.